www.kryptospekulanci.pl. Dołącz do elitarnego grona kryptospekulantów. Czekamy na Ciebie. Cześć, witajcie serdecznie. 23 listopada na porannej analizie technicznej. Zapraszam do grupy naszej tradingowej tutaj po materiały szkoleniowe, po strategie, po sygnały, po codzienne live na żywo. Jeżeli chcesz dołączyć, nauczyć się tradować, chcesz wiedzieć, co się dzieje na rynku, chcesz reagować szybko, to zapraszam Cię serdecznie do grupy. Pamiętajcie o szkoleniu z analizy technicznej, szkolenie 27 listopada. Zaczynamy już 27 listopada. Także szkolenie potrwa 2 miesiące, spotykamy się co tydzień, jest 8 spotkań online, na żywo, czyli ja tu uczę analizy technicznej, plus będziemy robić trading na żywo już po przerobieniu materiału. Będziemy sobie tradować na podstawie tego, czego się nauczyliśmy. Pokażę Wam, jak zajmować pozycje, jak prowadzić pozycje itp. itd. Przechodzimy sobie standardowo do Bitcoina. Więc tutaj Bitcoin zaliczył podwójne dno. No jest to taka formacja bycza, aczkolwiek, no zobaczymy, czy się utrzyma, prawda? To, co ważne, to o czym mówiliśmy, no to wszystko się, no tak jak wczoraj mówiłem, strefy zaliczone, jedna, druga, jeszcze raz odbicie, ale już to odbicie, no nie jest tak silne jak za pierwszym razem, prawda? Więc tutaj możliwe dalsze spadki i kolejny przystanek na Bitcoinie to jest 52 tysiące w zasadzie. I tutaj jest ten kolejny przystanek, który moim zdaniem byłby ostatecznym przystankiem, jeżeli mielibyśmy oczywiście kontynuować tutaj tą naszą hossę, prawda? To byłby taki ostateczny przystanek, na którym Bitcoin powinien się już zatrzymać i od tego momentu pójść w górę i nie zrobić już żadnych większych spadków. Jeżeli będą większe spadki, no to okropna sytuacja, straszna sytuacja, raczej nie będzie to już do wyciągnięcia. Przed nami będą jakieś prawdopodobnie głębsze spadki, co znaczy, że muszą być, prawda? Natomiast z punktu analizy technicznej tak to by niestety wyglądało. Pamiętajcie, że rynek analizuje cały świat, więc cały świat będzie również to widział i też będzie pod to grał, prawda? Więc tutaj niebezpiecznie się robi na 50 148. Jeżeli to przełamiemy i dodatkowo dostaniemy potwierdzenie na 47, no to raczej już będzie po zawodach, że tak powiem. Więc BTC na chwilę obecną obserwujemy tutaj, czy ten dołek zostanie przebity. Na razie, tak jak mówię, nie został przebity, mamy podwójne dno, jest ok. Poziom, który jest akceptowalny, to jest 52 tysiące. Ten poziom jest akceptowalny. I teraz tak, ja tutaj wszystko skupuję z tych poziomów tego Bitcoina, po prostu skupuję, prawda? Licząc, że jeżeli nawet przebijemy to, no to na odreagowaniu będę niestety musiał wyjść. Natomiast jeżeli tego nie przebijemy, no to dobre przyłączenie się pod kolejną hossę. Raczej nie radzę tego robić osobom, które nie mają, że tak powiem, zarządzania kapitałem na jakimś dobrym poziomie, bo niepotrzebnie później będą jakieś nerwy czy coś, gdyby jednak mimo wszystko miał spaść niżej. Ja potrafię z tego wychodzić, a jeżeli nawet nie, no to i tak moje pozycje, które trzymam od dawna, są uśredniane, także bez stresu. Fajny coin, który myślę warto się tutaj zainteresować, to jest FunFan na Binance. Zobaczcie, wezmę sobie na dnióweczki. I tak, na godzinówkach patrząc, mamy tutaj, czekajcie, też podwójne dno i mamy taką strefę na tym coinie, strefę, gdzie cały czas reaguje podażą ten coin, tak? Czyli tutaj zbliżenie, podaż. No i tutaj przebicie tej strefy na tej monecie mogłoby tutaj przynieść fajne, duże wzrosty. Ja się tutaj przyglądam temu, tej monecie. Wejdę sobie jeszcze na dniówki. Ciachniemy sobie tu jeszcze trend linię
Zobaczymy tą trendlinię, bo tu jeszcze nie sprawdzałem tego. No, dodatkowo mamy tu fajną trendlinię, która też by potwierdzała tutaj jakieś wybicie. Mamy też trójkąt, który nam się tutaj tworzy. Mamy też trójkąt, który nam się tutaj tworzy. I taki trójkąt jest przeważnie taką informacją, że przed nami jeszcze jedna fala wzrostowa. Okay? Że jeszcze przed nami jedna fala tutaj wzrostowa, czyli gdybyśmy mieli sobie to falowo rozpisać, no to nie licząc tutaj, nie mam całego wykresu, może gdzieś tam jest, więc to była fala czwarta, która wpada w trójkąt i przed nami byłaby jeszcze fala piąta. Więc tutaj bym się skupił z uwagą spoglądną na tą właśnie monetę, na tą strefę całą, prawda? Tutaj jeszcze naszą złotą strefę ta moneta zaliczyła. Czym jest złota strefa? No to grupowicze wiedzą. Strefa, która daje fajnie zarobić. Więc ta złota strefa jest tutaj zaliczona. No i tak jak mówię, jeżeli ktoś szuka fajnej monety gdzieś tutaj pod zagranie, no to obserwowałbym tą żółtą strefę. To jest dokładnie no 2290 plus taki target oczywiście 2403 do przyłączenia się pod nową falę. WeChain, słuchajcie, też złoty poziom nasz zaliczył. Na chwilę obecną sprawdzamy, czy utrzyma ten złoty poziom. Gdyby nie utrzymał, gdyby na Bitcoinie były spadki i WeChain pociągnąłby, poszedłby w parze z Bitcoinem na tych spadkach, no to fajna strefa, myślę, do wejścia taka, czy to nawet pod może nie pod hodl, ok, bo to nie jest może czas na hodlowanie jeszcze, bo nie mamy BESy, hodl dobrze kupować w BESie, prawda? Natomiast te poziomy tutaj, jeżeli WeChain by zaliczył, ok, są bardzo fajne, ponieważ po tych spadkach, i to jest korekta też 1:1, po tych spadkach przyszłoby odreagowanie i również I również jakiś zarobek, prawda? Więc tutaj patrzymy, czy ta strefa nie zostanie przebita. Jeżeli nie zostanie przebita, no to WeChain może budować tutaj wzrosty. I na chwilę obecną, gdyby WeChain nie przebił tego dołka już, ok, to tu możliwe jest przyłączenie się swingowe, prawda? Czyli ja sobie wezmę tutaj naszą informację. Swing ze stop lossem. I tu jest możliwe takie przełączenie swingowe do WeChaina, ale pod warunkiem, że ten dołek nie zostanie przebity. Jeżeli on zostanie przebity, no w zasadzie ten, ok? W zasadzie ten, czyli można sobie tutaj zaznaczyć, w zasadzie to jest ten dołek. Jeżeli ten dołek zostanie przebity, no to analiza nieaktualna, a strefa działająca to jest ta zielona cała strefa popytowa na WeChainie. Dobra, ja sobie przejdę jeszcze do Liska, bo dawałem wam ten setup na wejście. Zobaczymy sobie, jak on tam sobie poradził. Tak, widzicie? Fajny setupik na wejście to było. Natomiast targetu jeszcze nie osiągnęliśmy, ale być może osiągniemy, prawda? Czyli ten setupik dalej bym trzymał. Zabezpieczyłbym to oczywiście stop lossem jakimś. Natomiast dalej bym trzymał ten setupik, bo targetu jeszcze tutaj nie osiągnęliśmy. Dobra, tyle. Obserwujemy, czy tu BTC zrobi niższy dołek. Jeżeli zrobi, no to raczej będą... Tu jeszcze jest przystanek mały. Ja sobie jeszcze tylko zmierzę. No, ten przystanek to już się troszkę odsunął, ale ogólnie rzecz biorąc, to byłby taki jeszcze przystanek, ale to tylko przystanek i tutaj ta strefa, myślę, dość bardzo ważna. Myślę, że bardzo ważna. Więc tutaj patrzymy, czy BTC zbuduje impuls, jeżeli nie, no to te poziomy raczej będą tutaj zaliczone. Tyle, dziękuję za uwagę, miłego dnia wam życzę. Pamiętajcie o szkoleniu, jeszcze tylko do piątku. Miłego dnia i do usłyszenia w kolejnym wideo. Trzymajcie się, hej.